Witam z Retropiwnicy. Wreszcie odcinek, w którym pokażę Wam w zasadzie nie cały komputer, tylko ogramy coś na nim. Pokażę Wam, jakie tam gry sami w sumie wybraliście. Pokażę Wam, co wrzuciłem na kartę, jak to wszystko działa, czy się nie zawiesza, czy odpala te gry, czy wszystko chce ładnie tutaj działać, dźwięk, obraz, myszka. Także takie podstawowe rzeczy. Myślę, że włączymy sobie te jakieś programiki diagnostyczne. Przyjrzymy się dokładnie, co one tutaj nam zobaczą. Dla tych, którzy nie śledzili informacji na zakładce społecznościowej, szybkie wprowadzenie. Otóż od jakiegoś czasu podawałem Wam krótkie informacje, często też poparte fotkami. W informacjach tych były zawarte pewne części komputerowe. Podawałem Wam, żebyście decydowali, które mam zastosować, a miały one trafić do takiego oto składaczka opartego o procesor 386SX taktowanego zegarem 33 MHz. Zatem częściowo Wy wybraliście konfigurację, ponieważ to do Was należał wybór odnośnie kontrolera dysku i napędu dyskietek, odnośnie karty graficznej oraz odnośnie karty dźwiękowej. Również zadawałem Wam pytanie, czy wybierać obudowę, czy nie. Także ogólnie tutaj nic nie ruszałem, tylko to porządnie doczyściłem. Obudowa nie była wybielana. Wygląda to mniej więcej tak jak na tym wstępie na początku, co nagrałem, co zapewne przed momentem widzieliście. W środku starałem się wszystko uporządkować. Jest duża przestrzeń, jak to bywa w tych wielkich desktopowych obudowach. One bardziej chyba nadawały się do komputerów klasy XT, ponieważ tam no, była możliwość montażu takich dużych, długich kart, właśnie montowanych w sloty 8-bitowe ISA, i tam taka obudowa na pewno miała sens. No w przypadku już tych późniejszych 386, 486 raczej to wszystko poszło w stronę troszkę miniaturyzacji. No może nie w przypadku kart VLB, ale ogólnie płyty się zmniejszyły, nieprodukowane już były tak długie, tak wielkie karty i w tak dużych ilościach. Większość rzeczy zaczynała być już zintegrowana.
Zatem też i obudowy troszeczkę zaczęły wyglądać inaczej. No tutaj użyliśmy takiej obudowy, jakiej użyliśmy. Jest duża, jest leżąca, no i ma w środku jeszcze sporo miejsca. Zatem wentylacja jest porządna. Ok, takie to oto krótkie przypomnienie, co tam się działo w tej zakładce społecznościowej. Od jakiegoś czasu obiecywałem wam, że ten odcinek nagram. W pewnym momencie też zapytałem, jakie chcielibyście gry, żebyśmy sobie tutaj sprawdzili na tym sprzęcie. Sprawdzili w sensie, zobaczyli, czy w ogóle niektóre tytuły odpalą. Jeżeli odpalą, to jak będą działać, a jeżeli któryś faktycznie będzie całkiem ładnie śmigać i całkiem fajną będzie miał grywalność, no to dlaczego by sobie tam chwilę dłużej nie zagrać? Zatem myślę, że wyjdzie nam z tego materiału na około 2 odcinki i tak bym to mniej więcej chciał rozplanować. W tym pierwszym odcinku myślę, że skupimy się bardziej na kilku programach diagnostycznych, uruchomimy je pod DOS-em. Później przejdziemy do Windowsa 3.1 w polskiej wersji językowej, no bo taki tutaj też zainstalowałem. Coś tam odpalimy też pod tym Windowsem. No i też myślę, że w tym pierwszym odcinku jeszcze spróbujemy ze dwa tytuły gier uruchomić, a resztę zostawimy sobie na odcinek numer 2. Dobra, zatem zaczniemy może od tego, że przypomnę, karta graficzna, jaka tutaj się znajduje, to Trident 8900CL z 1 MB pamięci, karta ISA, pamięć na tej karcie jest maszynę w wersji 32-bitowej, zatem całkiem nieźle jak na taki sprzęt. Do tego mamy kartę dźwiękową Creative Sound Blaster model CT2980. Oczywiście wszystko na szynę ISA. Do tego kontroler HDD FDD Gold Star. Mamy napęd dyskietek 3,5 cala 1,44 MB. Zamontowałem zamiast dysku twardego adapter IDE na Compact Flash. I jest tam zamontowana karta Compact Flash właśnie o pojemności około 512 MB. Tam po sformatowaniu wiadomo, że zawsze wychodzi troszkę mniej. No jest to karta firmy Pretek. Taka karta bardziej troszkę przemysłowa, więc myślę, że będzie odporna na wszelkiego rodzaju właśnie takie częste odczyty, zapisy i tym podobne. Jest cała metalowa, co też mi się spodobało, więc tak pomyślałem, że właśnie tutaj ją można dodać. Na obudowie przykleiłem stosowną naklejeczkę MS-DOS. Była tutaj jakaś stara naklejka, ale ją oderwałem. Nijak tu się miała do tej naszej konfiguracji. Dobra, no to tak przypomnieliśmy sobie co i jak. Zatem spójrzmy może na pliki konfiguracyjne. Ogólnie mamy tutaj wgrany DOS. Mamy DOS w wersji 5.0. Mamy Norton Commander. Mamy Windows 3.1 w polskiej wersji. Zatem teraz tak. Sterowniki do karty dźwiękowej wgrane są i pod DOS, i pod Windows. AutoExec aktualnie wygląda tak. Tu już jest wszystko po tych automatycznych modyfikacjach ze strony instalatora Windowsa, ze strony instalatora sterowników karty dźwiękowej, zatem tych wpisów troszeczkę tu nam się pojawiło. Dodatkowo mamy ten program jeszcze Smart DRV załadowany, żeby troszeczkę jakby przyspieszyć te odczyty z karty pamięci. No i domyślnie na samym końcu uruchamia nam się Norton Commander. Natomiast jak wygląda config? Config już jest troszeczkę bardziej ubogi w wpisy. Tutaj mamy oczywiście HIM-em ładowany. Początkowo chciałem jeszcze MMM386 ładować, tam z wielkością 2 MB, ale ogólnie sobie to darowałem, ponieważ no, większość tych gier i tak, które tam były wybrane, zdaje się, nie potrzebuje tej pamięci.
a jeżeli któraś gra będzie potrzebowała, no to po prostu uruchomimy ją z poziomu Windowsa 3.1, ponieważ Windows jakby z automatu udostępni to środowisko wraz z pamięcią EMS. Zatem tak by wyglądał config. Tak jak mówiłem, Norton od razu nam tutaj startuje. Wszystko staram się przygotować, żeby na przykład w każdym momencie można było, wpisując polecenie mouse, aktywować myszkę. Myszka jest oczywiście podłączona. Podłączyłem głośniki Creative, które też jakiś czas temu były szykowane, właśnie tam wrzucałem wam fotki, były wybielane, pokazywałem to na tej zakładce społecznościowej. No i oczywiście mam podłączony także retro joystick, którego co jakiś czas też używam zamiennie z padem, też takim bardziej retro. No dobra, zatem przejdźmy do folderu util. Może spróbujemy sobie uruchomić jakąś diagnostykę. Jak ja to zawsze zaczynam przeważnie od NSSI. Sprawdźmy zatem, jak widoczny jest ten sprzęt. Spróbujemy to odpalić. Przypominam, jest to procesor SX386, taktowany zegarem 33 MHz. No i oczywiście jest od AMD, zatem ten program rozpoznał go prawidłowo. Karta graficzna również poprawnie rozpoznana. No, nie wspomniałem, że mamy tutaj 4 MB pamięci w formie właśnie 4 kostek po 1 MB, kostki 30-pinowe, te takie krótkie. No, dysk tu tam po sformatowaniu ma te około 495 MB. No wiadomo, FDD 1.44. No i widoczna jest także dla systemu karta dźwiękowa, zgodna z Sound Blasterem. Nawet tutaj usłyszeliśmy w tej chwili jakieś piknięcie z głośników przy testowaniu sprzętu. Widzimy, że karta posiada ten tryb High DMA z wartością 5. Zatem też myślę, że na tym dałoby się niektóre gry właśnie wymagające tego trybu. Nie wiem, czy na przykład taką grą też nie jest Turrican, wersja taka właśnie pecetowa. Tam chyba właśnie jest wymagany od karty dźwiękowej ten tryb High DMA i trzeba go właśnie wtedy skonfigurować. Ale my, zdaje się, nie mamy tutaj przygotowanej tej gry akurat na dzisiaj. To nie stoi na przeszkodzie, żeby gdzieś tam w przyszłości spróbować też to ograć. Zatem podstawowe rzeczy widzimy, że mamy kartę zgodną z Adlib, Sandblaster 2.0, Sandblaster Pro, Sandblaster 16. Zatem myślę, że wszystko co trzeba tutaj nam powinno to obsługiwać. Dobra, spójrzmy jeszcze na wydajność. Zaraz, jak się tam wchodziło, Alt B, dobra. CPU Performance. No i jak tutaj widzimy, może troszeczkę kursor przestawię. Nasz procesorek tutaj akurat w tym teście wypada nawet lepiej niż 386DX25, ale już procesor DX33, czyli teoretycznie ten sam zegar, jednak w wersji DX już nam tutaj sporo odskoczył, zatem jest on mocniejszy od naszego. No dla jeszcze porównania pokażę wam koprocesor, oczywiście tutaj go nie ma. Zatem będzie tam jakiś wynik taki software'owy prawdopodobnie wygenerowany, który praktycznie no tu nie ma żadnego znaczenia, no bo tego koprocesora fizycznie nie ma zamontowanego. Za to jest na płycie gniazdo i z tego co pamiętam jest możliwość użycia odpowiedniego oscylatora, aby taktować koprocesor niezależnie od taktowania procesora, czyli możemy na przykład zamontować koprocesor o taktowaniu 40 MHz tutaj, mimo że procesor chodzi przy 33, lub też możemy odpowiednio ustawiając zworkę wymusić pracę synchroniczną z CPU. Czyli mimo że na przykład mamy koprocesorek, który działa spokojnie, działa przy 40 MHz, my możemy go zmusić do pracy przy 33. Dobra, to tylko tak chciałem wtrącić. Płyta oczywiście dostała nową baterię, tą taką byczułkę, których ja no, za bardzo nie lubię. Zazwyczaj ich się pozbywałem, ale pomyślałem, że tym razem zrobię wyjątek i przywróciłem tej płycie
taki stan jakby fabryczny, tak jak ona wyszła z fabryki, miała właśnie tego typu bateryjkę, więc już tutaj nie chciałem nic kombinować. Miałem kupioną taką nowiutką baterię, zatem ją tam wlutowałem. Operacja przebiegła pomyślnie i wszystko działa prawidłowo. Ustawienia BIOS-u jak najbardziej są podtrzymywane, zatem myślę, że na kilka lat taka bateria powinna tutaj starczyć, no a później oczywiście trzeba będzie jej się zawczasu pozbyć. Zamykamy ten programik. Sprawdźmy, jak Speed 200 tutaj nam wymierzy taką wydajność tego zestawu. Już widzimy mniej więcej. CPU oczywiście tutaj w miarę poprawnie jest rozpoznane. Wideo jako VGA. No tutaj ilość znaków na milisekundę jest dosyć duża. Na tych starych płytach przeważnie ta wartość uzyskiwana w teście tym Speed 200 jest wyższa niż przykładowo na płycie z Pentiumem 3500, jakiej ja używam do testów kart graficznych. Tutaj dużo decydują wszelkiego rodzaju dzielniki, dostępy do pamięci, jakieś dzielniki na pamięć podręczną na płycie i tego typu różne rzeczy. No, także tak przeważnie te płyty 386 i 486 mają ten wskaźnik wyższy niż właśnie na tych nowszych płytach. Zatem widzimy, jak to widzi nasz komputerek. Następny program taki mam tutaj wgrany, to na przykład AIDA w wersji, to chyba jest 2.14, i mamy tutaj coś takiego jak taki pliczek ABAT. Jest to plik, który z tego co tu widzę generuje plik z raportem, także myślę, że możemy sobie po prostu ten raport wygenerować. Ja go uruchomię i na koniec podejrzymy ten plik, zobaczymy co tam będzie wpisane w tym pliku. Powinien to być plik tekstowy, zatem myślę, że spokojnie z poziomu Nortona sobie weźmiemy jego podgląd. Musimy chwilę poczekać, aż tutaj takie typowa detekcja przejdzie, wszystko zostanie rozpoznane i taki krótki raporcik wypisany bezpośrednio do pliku. Tutaj jeszcze może dodam, że dzisiaj mam tak niestandardowo podłączoną tą całą konfigurację, ponieważ wykorzystałem taki rozdzielacz VGA. Sygnał z karty graficznej rozdzieliłem na dwa. Jeden sygnał powędrował bezpośrednio na monitor, natomiast drugi do grabbera. Zatem tutaj co jakiś czas wam jakieś tam pewnie przeplatanki będę pokazywał obraz z nagrywany telefonem naprzemiennie gdzieś tam z obrazem bezpośrednio z grabbera. Myślę, że z grabbera to będzie trochę lepiej tutaj pewnie widoczne niż z telefonu, który gdzieś tam mam wyżej zamontowany trochę pod skosem, a i tak nie jestem w stanie ogarnąć tej wielkiej obudowy razem z tym całym tu osprzętem, głośnikami, monitorem. Jak mówiłem, to wszystko tu jest za duże, nie mieści mi się, także tutaj dodatkowo chciałem wam ten podgląd dać z grabbera, może po prostu będzie to lepiej widać dla was. Ok, pojawił nam się plik report ASM, klikamy F3 i mamy bezpośredni podgląd, czyli tutaj CPU zostało rozpoznane no prawie poprawnie, no bo widzi go jako Intel, ale tutaj możemy mu to darować. Za to typ SX jest poprawnie rozpoznany, 33 MHz jak najbardziej poprawnie. Co tu więcej? Sprawdźmy, jak może karta graficzna gdzieś będzie. Widzimy, że mamy BIOS AMI. O, tutaj coś widzimy, też jakieś informacje, jakiś string pewnie z karty graficznej, z BIOS-u może. Wyciągnięty, informacje o pamięci. No tutaj widzimy adapter wideo, mamy Trident, SVGA, EVESA w wersji 1.2, wszystko tu się zgadza.
Karta ma pamięć o wielkości 1 MB. Tu wszystko jest poprawnie. Tu mamy rozpoznaną kartę dźwiękową zgodną z Sound Blaster. Oczywiście standardowo ustawiony port 220, przerwanie 5 i DMA 8-bitowe 1. Piąteczka jest dla 16-bitowego DMA, tego high DMA tak zwanego. No i tu widzimy dalej, że pozostałe te karty nie są jakby tutaj zgodne, nie były rozpoznane, no, nie są zgodne z tą naszą. Tu kolejna porcja też nie jest zgodna. Tutaj mamy zgodność z Adlib oczywiście. Tutaj nasza karta CF, mamy partycję założoną FAT16, maksymalną partycję, jaką dało się utworzyć. Tu mamy oczywiście jej parametry, też liczbę sektorów, ścieżek, głowic i tym podobne. Tu nawet widzimy, że maksimum transfer mamy tryb PO4 lub też w przypadku DMA mamy Ultra DMA 4, czyli ATA66, zatem ta karta myślę, że nawet całkiem dobrze mogłaby sobie radzić. Nie wiem jak pewnie ta taśma troszeczkę by ją ograniczała, też to tutaj raczej kontroler, który jest zastosowany i tak nie jest w stanie w takich trybach pracować. Zatem karta na pewno chodzi dużo, dużo wolniej niż by mogła chodzić na nowszej, nowocześniejszej maszynie z nowszym kontrolerem. Dobra, myślę, że tu dalej nie będziemy tego przeglądać raportu, chociaż tu już mamy 66%, ale tam chyba nic ciekawego nie ma. Spróbujmy jeszcze tutaj pod DOS-em coś uruchomić. Na przykład taki programik CheckIt. Dobra, odpalamy to. Zobaczymy. Tutaj mamy nawet czarno-białą wersję taką. Pewnie kolorki też dałoby się tu gdzieś w opcjach wymusić. Co my tutaj mamy? Mamy coś, jakieś benchmarki. Zatem najpierw może weźmiemy system info, taka konfiguracja podstawowa. Co on tu widzi? 8386. Dobra, mamy 640 kilo pamięci konwencjonalnej, rozszerzonej 3456, to by się wszystko zgadzało. Mamy tutaj razem te 4 MB RAM-u. Tutaj będzie porównanie prawdopodobnie z komputerkiem takim typowym PCXT, także to tutaj wyniki to pewnie będą dosyć duże na korzyść naszej maszyny. No bo jednak PCXT, no to tutaj nie ma żadnych szans na porównywanie i widzimy, że faktycznie tu wielokrotnie większe, wyższe wyniki uzyskuje ten nasz procesorek. W wideo będzie to pewnie podobna sytuacja. Proszę bardzo, karta jest dosyć mocna tutaj, ten Trident. Jak na karty ISA. Przystało, dobra. Wracamy do DOS-a. Co by tu jeszcze odpalić? Mamy tutaj jakiś programik, na przykład no niech będzie ten Syscheck w wersji 3.5. Też go czasem odpalam. No poprawnie widzi 386SX, wiadomo. Informacje z BIOS-u, input, output, dyski, wszystko się zgadza. Wideo, Trident. No i tutaj mamy speed. Możemy sobie jeszcze ilość znaków tym razem nie na milisekundę, tylko chyba na sekundę. Tak, tutaj mamy znaki na sekundę, jest ich 7456. Dobra, i jeszcze może z jeden. Tutaj mamy taki programik Doctor Hardware, zdaje się. Mam tu kilka wersji, ale użyjemy tej
najwcześniejszej, jaką posiadam, ponieważ tam chyba jest porównywanie też z różnymi procesorami i w tych nowszych wersjach po prostu te procesory już są na tyle szybkie, dużo nowsze, odstające wydajnością zdecydowanie, zatem nie ma sensu uruchamiać tych nowszych wersji, bo tu będzie po prostu pogrom, jeżeli chodzi o wydajność. Zatem tylko sprawdzimy w tej najstarszej wersji. Dobra, tutaj mamy coś takiego. Dobra, no tutaj akurat widzę, że procesor jest rozpoznany z jakiegoś powodu jako DX, chociaż mamy tu SX-a, no trudno. Pozostałe elementy chyba się zgadzają. Nas interesuje tutaj po lewej stronie test i selektywny. Możemy sobie wybierać i może zapuścimy na przykład benchmark wideo. Zobaczymy, jak nam tutaj wypadnie. To ciekawe, widzę rozbieżności, bo mam tu podgląd, obok mam drugi monitor z Grabbera i widzę, że czasem na przykład na Grabberze jest obraz przy takim benchmarku, na przykład w tym momencie był, natomiast na tym monitorze akurat nie było. Nie wiem, to może to kwestia tego rozdzielacza VGA, któryś port może ma pierwszeństwo bardziej, nie wiem, jak to jest. Niby to jest aktywny rozdzielacz, ale widzę, że nie zawsze pojawia się obraz jednocześnie na obu wyjściach. Dobra, tutaj mamy takie porównanie właśnie z 8-bitową kartą VGA, 16-bitową, nasza oczywiście też jest 16-bitowa, plus dodatkowo jeszcze obsługuje tą pamięć w wersji 32-bitowej, zatem jest troszkę szybsza, jakby wypada troszkę lepiej niż taka VGA 16-bit, bo uzyskała tutaj jakby 4.0, typowa karta ma około 3.6, ale już na przykład taka VLB ma 13.1, natomiast PCI, no to już w ogóle pogrom, 33.1. Zatem, no dużo nam brakuje, chociażby nawet do takiej karty VLB. I jeszcze tutaj może sam procesor byśmy przebenchmarkowali, czyli tu będzie to, zdaje się. Dobra, no tu widzimy akurat porównanie, najsłabszy procesor, jaki nam przypisało, to DX, 486DX, taktowany zegarem 66, no i tu bardzo duża jest różnica, 5300 kontra 29600, to jest bardzo duża różnica, no tu już z Pentiumami to w ogóle nie ma sensu porównywać, no tam już wyniki są jeszcze dużo wyższe, no, nawet niż taki 486DX otrzymywał. Także widzimy, że nie jest ogólnie to zbyt mocna maszyna, także na pewno jest sporo gier, które tutaj mogą się uruchomić, ale raczej grać byłoby ciężko, tak? No tutaj nie, zobaczymy, czy natrafimy na takie gry, prawdopodobnie tak, nawet wśród tych, które tam na liście się przewinęły na tej zakładce społecznościowej, chociażby sam chciałem dodać tutaj na przykład Dooma. No i ten Doom to chyba jednak nie było dobre posunięcie, ale też to zobaczycie sami. Zamykamy ten programik i jeszcze tylko jedna sztuka pod DOS-em, standardowo z pakietu Norton Utilities, odpalimy z info. Dobra, tutaj nam widzi to poprawnie. Tylko jeszcze zajrzymy do testu procesora, otrzymujemy tutaj wynik 17.1, natomiast taki Compaq 386 również 33, tylko nie ma tutaj napisane, czy prawdopodobnie tu chodzi o wersję DX, no ma praktycznie dwukrotnie więcej niż nasz, zatem tu raczej na pewno chodzi o jakiegoś DX-a. Być może jeszcze płyta dozbrojona w dodatkowe kostki pamięci cache, więc tu wynik jest sporo wyższy od naszego 386, ale za to takie 286 i typowego IBM XT to łyka na śniadanie, nasz potwór. Dobra, zamykamy. Ok, mamy teraz, myszka była załadowana, dobra.
Myślę, że pod DOS-em póki co to byłoby wszystko. Przejdźmy może do Windowsa 3.1. Tak, ja wam tam też podrzucałem fotkę właśnie, że akurat instalowałem w tym momencie Windowsa 3.1. Sterowniczki oczywiście dograne, dźwięk pod Windowsem działa. No sami zresztą w tym momencie raczej usłyszeliście ten dźwięk. Jak nie, to zaraz tu będę podkręcał trochę głośniczki. Ale też nie chcę zagłuszać i siebie, i tu w ogóle w piwnicy jesteśmy. Jest w tym momencie trochę przed pierwszą w nocy, więc jak zwykle późno nagrywam te odcinki, zatem też nie chcę szaleć z pokrętłem od głośności. Dobra, tym razem poruszamy się myszką. I tak, tak jak mówiłem, wspominałem, sterowniki od Sound Blastera są wgrane, tutaj mamy nawet grupę odpowiednią. Mamy tu specjalny mikser, możemy sobie tutaj te wszystkie suwaczki poustawiać, powyciszać, co tam nam nie jest potrzebne. No ja już to sobie mniej więcej we własnym zakresie, tak jak mi to odpowiadało, poustawiałem. Oczywiście tam jakaś rozbieżność w dźwięku mi w poziomie głośności pod samym czystym DOS-em, a w momencie, gdy wyjdę na przykład z Windowsa. No jednak te sterowniki jakoś pod Windowsem mają troszkę inny poziom głośności i nie chce mi się to ładnie jakoś zsynchronizować, żeby ustawiając na przykład pod Windowsem jakiś poziom i dalej to mi się zapisało także dla DOS-a. Oczywiście jak wyjdę z Windowsa, no to te ustawienia są trzymane, ale jeżeli zrobię reset komputera całkowity i wejdę tylko do DOS-a, no to znowu tam mam troszkę głośniej. O, sobie tutaj pod Windowsem jakby ciszej ustawiam. A jak dam reset, no to bezpośrednio pod DOS-em jest trochę głośniej. No to tego jeszcze nie przeskoczyłem, nie wiem gdzie tam dokładnie, to trzeba pewnie byłoby w jakichś plikach jeszcze konfiguracyjnych grzebać, żeby to mniej więcej się trzymało i tu na tym samym poziomie. Także karta dźwiękowa jest zainstalowana, sterowniki nawet zainstalowałem do karty Trident. Mamy tutaj wymuszony w tym momencie tryb 800x600 przy 256 kolorach. Akurat te sterowniki tutaj spokojnie taki tryb obsługują. Wydaje mi się, że obraz wygląda no całkiem przyzwoicie w tym trybie. Tu już nie chciałem próbować wyższych trybów, wyższej rozdzielczości, mimo pewnie, że ten 1 MB na karcie by tam jeszcze pozwolił na 1024, ale tu już nie chcę obciążać i RAMDAKa i tej karty i sam procesor też tutaj by się już troszeczkę pewnie dławił, no bo to tutaj raczej ta karta nie daje jakiegoś wsparcia, jakiejś akceleracji GUI, zatem no tutaj większość tych takich rzeczy jednak by spadła na procesor, więc myślę, że to jest optymalny i tak dosyć wysoki tryb. Dobra, no to standardowo zapuśćmy może chyba najbardziej popularny taki pliczek dźwiękowy w formacie MID, który przeważnie używa się do testów właśnie kart dźwiękowych pod Windowsami. Canyon, tak, MID, zatem odpalamy. Posłuchajcie, jak to brzmi na tej karcie, na tych głośnikach. Ja trochę jeszcze pogłośnię. Chyba każdy używa tego pliku do pokazania jakości dźwięku. Także czemu ja miałbym tego nie zrobić? Tym bardziej, że on jest razem już tutaj był dostarczony. Tak to mniej więcej brzmi. Zobaczmy nawet, czy działa wielozadaniowość jakaś. Jakbym sobie chciał tu na przykład to zamknąć. Mamy tutaj nawet jakieś gry. Coś tam da się nawet klikać w momencie, gdy odtwarza. Chociaż pewnie procesor też jest wtedy bardziej obciążany. No i gdzieś tam mogłoby się przyciąć przy odczycie z dysku.
Okej, okay, tak to mniej więcej brzmi. Myślę, że melodia znana wszystkim. Tutaj wam otworzyłem grupę z grami. No standardowo tutaj był tylko Patience i Sapper. Ja resztę gier tutaj sobie dorzuciłem. Gdzieś tam znalazłem po internecie jakieś tytuły. Oczywiście standardowo mam też Cywilizację 1, taką dostosowaną do Windowsa 3.1. Ja ją tutaj uruchamiałem. Dosyć długo się odpala, ale grać się da. Nie ma tam jakiegoś szału, może jeżeli chodzi o tą wydajność, no ale od biedy tutaj akurat grać się da. Myślę, że sobie tutaj kilka gierek tych Windowsowych też zapuścimy, sprawdzimy. To są takie proste gry logiczne, no bo niestety raz, że na ten Windows ciężko znaleźć jakąś fajną grę, a po drugie tutaj no procesor jest na tyle słaby, że no, po prostu by tego nie pociągnął, więc nawet nie próbowałem czegoś takiego ładniejszego, nowszego, mocniejszego tutaj wrzucać. Za to mamy tu jeszcze, no co tu mam dograne, jakąś przeglądarkę do zdjęć. Może do zdjęć to troszeczkę dużo powiedziane, bardziej bym powiedział do obrazków, no bo w trybie 256 kolor no to ciężko jest przeglądać jakiekolwiek zdjęcia. Po drugie one też tutaj dosyć długo ładują, bo próbowałem coś tutaj sobie podglądać. Zatem było długo, długo, a na koniec było brzydko, brzydko. No i tak to się mniej więcej skończyło. Mam też tutaj dograne dwa takie programiki diagnostyczne pod Windows. WinTAH i WinTune. Może sobie uruchomimy takiego WinTAHa na początek. Zobaczmy, co on tu będzie widział. To bardziej taki porównywacz, pokaże nam porównanie z innymi też sprzętami. Tutaj nam wykrył, że mamy taką porównywalną maszynę do 386DX20 i z takim sprzętem będzie nas tutaj porównywał, zatem mamy tutaj selektywnie tak do wyboru cztery takie oto testy. No to spróbujmy sobie kolejno je uruchamiać. Word Processing, czyli takie typowe operacje wykonywane na Wordzie, jakby sobie ten sprzęt w nich radził. No tu jest brana pod uwagę oczywiście wydajność samego procesora, to raczej chyba jako kluczowe, plus oczywiście też karty graficznej, więc nie ma to, że karta tutaj nie ma co robić. Też jest oczywiście brana pod uwagę i to jak zobaczycie na wynikach, dosyć dużo zależy od karty graficznej. Ale poczekajmy na te wyniki. Akurat pakietu Office, żadnego Worda tutaj nie mam wgranego, a tu proszę, benchmark podrzuca nam takiego Worda. Ciekawe, czy dałoby się go gdzieś tutaj jakoś wymusić, żeby w nim spróbować coś zadziałać, czy to tylko... Nie no, mi się wydaje, że to jest jako taka aplikacja, tylko ona musi być zaszyta gdzieś w innym programie. I pewnie takiego bezpośredniego dostępu do niej by nie było. No bo ogólnie te testy opierają się na takich typowych aplikacjach, no, biurowych właśnie, typu do pisania, jakieś do liczenia, jakieś do projektowania. No i widzimy, zostaliśmy porównani z 386DX taktowanym zegarem 20 MHz. Mamy tutaj czterech konkurentów, w sumie to jest jeden konkurent, ale z czterema, z tego co widzę, czy to kartami, czy no przynajmniej trzy inne karty są i jedna chyba jest w różnych wersjach sterownika, chociaż nie jestem pewny. Nie wiem w ogóle co to jest ta TIGA, ale spójrzcie, że Longer Bar to jest lepszy wynik, tak? Czyli udało nam się przeskoczyć tylko DX20. Co ciekawe, z kartą Tseng ET4000, więc nasz tutaj Trident przycisnął dobrze i udało nam się w tym teście troszeczkę lepszy wynik wykręcić, ale już taki DX, ale już ten sam procesor DX20 w przypadku doposażenia go w kartę ATI jakąś Ultra, nie ma tutaj dokładnej informacji, jest tylko jak nazywał się sterownik. No tutaj już wynik poszedł mocno w górę, porównywalny z tą TIGą, nie wiem co to jest. Natomiast patrzcie na tą niebieską TIGę, jak wystrzeliła do góry. To musi być ciekawa karta. No,
Nie wiem, może postaram się poszukać, co to, o co tu chodzi z tą Tigą, co to w ogóle jest. Nie słyszałem o czymś takim, a widzę, że tu wyniki ma potężne. Taki Tseng ET4000 to tu pikuś jest najgorszy w stawce, z tego co widzę. Okej, okay. Mamy wynik z tego jakby Worda. Tutaj mamy teraz jakieś operacje kadowskie, coś tam rysowanie, projektowanie będzie, zatem odpalamy ten drugi test. Cyk. No i czekamy, patrzymy, podziwiamy, co nam tutaj będzie rysował za kółeczka, projektował jakieś karty, to chyba jest karta. Tak, tu może jakaś, o, nawet chyba jest karta graficzna, proszę bardzo, tam pewnie kostki pamięci, tu jakieś na układy miejsce. Kółeczkami to chyba są te otworki na nóżki, żeby wlutować układy. No całkiem fajnie to wygląda, taki test. Zobaczymy, jak tym razem pójdzie Tridentowi z naszym SX-em w parze. No tu ładna karta graficzna powstała. Na szynę ISA widać. Dobra, mamy znowu wynik podany. No znowu nam się udało przeskoczyć konfigurację z Tsengiem. Ale kolej... O, i teraz się zrównaliśmy, mniej więcej zrównaliśmy się z kartą ATI Ultra. Natomiast te dwie Tigi tak poszły do przodu. No, tutaj zdecydowanie to jest... Nie wiem, co to jest za karta, ta Tiga. Ale wydajnościowo to jest jakiś potwór w porównaniu z takim chociażby Tsengiem. To musi być jakiś akcelerator GUI. Muszę sobie pogrzebać w internecie, popatrzeć, co to jest ta Tiga. To na 100% jest jakiś akcelerator GUI, który wspiera takie typowe zadania, odciążając procesor właśnie w tych różnych obliczeniach. Dlatego ten wynik jest tak wysoki. Dobra, arkusz kalkulacyjny nam tutaj został i chyba najbardziej kolorowy test, ten ostatni. Ale najpierw arkusz kalkulacyjny. Niech sobie tutaj troszeczkę wykresy pogeneruje, coś tu pooblicza, poprzesuwa. Czyli widzimy, że nawet na takim 386 dałoby się coś tam w takim pakiecie podziałać. No tutaj z tego co tak zauważyłem, jak już tu chwilę podziałałem na tym sprzęcie, to przydałoby się trochę więcej pamięci, jednak 8 MB tu by było bardziej optymalne, chociażby właśnie ze względu na ten Windows, żeby można było jakiś tam jakiś większy bufor na dane, nie wiem, dla tego Smart DRV ustawić, dla niektórych gier, tu oczywiście znowu mi się Doom przypomniał, ale to zobaczycie sami. Dobra, tym razem nasz zestaw wypadł najsłabiej. Nawet DX20 z Tsengiem wykręcił troszkę lepszy wynik. Oczywiście standardowo Tiga niebieska daleko, daleko z przodu. Odpalamy ostatni test z wyrysowywaniem różnych elementów w programie graficznym. Także będzie kolorowo, figury, kształty, kolorki, ładnie to wygląda i na pewno w jakimś tam stopniu obciąża i procesor, i kartę graficzną. Działamy oczywiście na pełnej mocy, jakby ktoś się zastanawiał, przycisk turbo jest wciśnięty. Także tutaj już więcej nie da się raczej wykrzesać z tej konfiguracji.
Tutaj poniżej 2 mamy 1,93. No i kolejny raz mamy ostatni wynik. Także widzimy, że DX-y sobie tutaj całkiem dobrze radzą. My tam co jakiś czas, dwa razy nam się udało doskoczyć, prawdopodobnie ze względu na troszkę wyższy zegar niż te 20 MHz. Bo gdybyśmy mieli konfigurację porównywalną jeszcze zegarem, no to byśmy byli dużo, dużo bardziej w tyle z wynikiem. No, wynik się oczywiście powtarza, mniej więcej to co było wcześniej. Tiga niebieska z przodu, zielona też daleko. No tutaj mogliśmy jedynie atakować Senga i tą kartę Ati Ultra, ale tym razem oczywiście się nie udało. No i tak by wyglądał mniej więcej ten programik Wintach. Nie wiem, w jakiej to jest tutaj wersji. Wersja 1.0, no to naprawdę stara wersja musi być. Ciężko już takie programiki teraz znaleźć na internecie. Zatem zamykamy. Jeszcze tu mam jeden też o podobnej takiej tematyce programik WinTune w wersji 2.0 tym razem. Myślę, że też możemy sobie go uruchomić i zapuścić takie typowe testy. To już chyba je całościowo tak puścimy i później tylko popatrzymy na te wyniki. Też chyba będzie porównywanie z innymi sprzętami, zatem to jest w sumie ciekawe, jak na tle innych konfiguracji wypada ten nasz napompowany potworek. Oczywiście napompowany w sensie duża obudowa. Czekamy, aż nam to wszystko tu załaduje. Dobra, tu mamy informację, żeby ten przycisk start nacisnąć, więc naciskamy i czekamy, aż coś tutaj się zadzieje, coś się zacznie wyświetlać, czy nie wiem, czy od razu jakiś wynik nam tu wskoczy, zaraz zobaczymy. Tu mamy, widzę, że tam są jakieś nieaktywne zakładki, performance, to tam już do porównywania, tam jakieś detale mamy na końcu. Mam nadzieję, że zbyt długo ten test nie będzie trwał. Nie chcę Was też zanudzać. Po tym programiku spróbujemy tych kilka gier Windowsowych tam zapuścić. Pokażę Wam tylko, jak to mniej więcej wygląda. No i później jeszcze ze dwa może tytuły DOSowe. Skoro jesteśmy w Windowsie, tak jak Wam tam mówiłem, jedną z gier, jakie mamy przygotowanych na dziś do sprawdzenia, jest między innymi gra Polanie. Jako że w pliku config.sys wyłączyłem ten manager, ten sterownik MMM386, to po prostu skorzystamy z tego faktu, że jesteśmy już pod Windowsem, zatem będziemy mieć bezpośredni dostęp do tego typu pamięci, która tak naprawdę jest poza myszką i kartą. No, karta dźwiękowa nie jest wymagana, ale myszka jest wymagana także do uruchomienia gry Polanie. No tutaj zobaczymy, powinna gra się uruchomić, chociaż to jest raczej za słaba konfiguracja, żeby dało się płynnie w to grać. Zresztą zobaczycie, ocenicie, czy ktoś byłby w stanie grać, zmusić siebie do grania właśnie przy tak działającej grze. Ja wiem, że dawniej to odczucie prędkości tych klatek troszeczkę inaczej to się odbierało. Gra, która chodziła tam w okolicach 20-18 FPS, potrafiła być już naprawdę grywalna i często przy takich prędkościach właśnie się po prostu grało. Konfiguracje, jakie tam się posiadało, nie pozwalały na więcej, no to grało się przy takiej prędkości, jaką po prostu wyciągał nasz sprzęt. Tu też jakieś scrollingi, jakieś teksty się wyświetlają. Prawdopodobnie dosyć też takie na podobnej zasadzie działający test. Gdzieś tam oceni tą wydajność procesora. Wydajność chyba tutaj dodatkowo jest pamięci RAM. No standardowo karty graficznej musi być. No i chyba tu jeszcze dodatkowo też jest
ocena wydajności dysku. Zaraz zobaczymy. Jeszcze chyba coś tam. Coś tam sobie jeszcze mieli. Dolicza. No dosyć długo ten test zajmuje. O, mamy informację, że wszystkie testy już są kompletne. Dobra, tutaj są tylko jakieś strzałeczki chyba. Zielone, czerwone. O, mamy nawet jakieś podpowiedzi. Zobaczcie, program sugeruje, żebyśmy zainstalowali więcej pamięci RAM. No tu przystaję na to, przystaję, tak. To jest dobra sugestia. No niestety akurat mamy tylko 4. Nawet kartę wideo, żebyśmy sobie zmienili, no proszę. A to wy wybieraliście tego Tridenta, tak? Chociaż tam za bardzo no, takich mocnych konstrukcji też nie dałem wam do wyboru. Były, z tego co pamiętam, chyba 4 karty. Był Tseng, był Trident, karta WD i tam chyba jeszcze jakaś. No, żebyśmy tutaj troszeczkę zmniejszyli wykorzystanie właśnie pliku swap, wymiany na dysku. No wiadomo, więcej pamięci z tego pliku by nie trzeba było tak korzystać. No, każde odwołanie do wolniejszej karty, do wolniejszego dysku niż pamięć RAM, no to jest zejście wydajnością do dołu. Nawet mamy sugestię, żeby trochę obniżyć rozdzielczość ekranu. No proszę. Mamy CPU sobie też zmienić na mocniejsze. Mamy też dorzucić koprocesor. No najlepiej, także chyba z tego to by wyszedł całkowicie nowy komputer. Według tych sugestii powinniśmy zaopatrzyć się przynajmniej w coś na pokroju 486, albo najlepiej już przeskoczyć na Pentiumy. I wtedy może tutaj tych podpowiedzi by nie było. Ale okej, sprawdźmy dalej, co tu nam wyszło. Performance, bierzemy tą zakładeczkę. Co my tu mamy? System Performance, tu mamy tu mamy 4 konfiguracje plus nasza jako piąta, tak? Nasza jest oznaczona kolorem różowym. Pierwszą to mamy jakiś ALR 386SX, to nasz też jest SX-em. Tyle tylko, że widzę, że nas tutaj wyciąga trochę lepsze wyniki, i to nawet tak dwukrotnie lepsze. Czyli prawdopodobnie tu jakiś SX niskotaktowany był, pewnie coś pokroju 16 MHz. Tak bym to raczej obstawiał, czyli jakieś pierwsze procesorki 386. Także no tutaj wydajnościowo one odstawały, ale już na przykład taki 486SX, no to już jest dużo, dużo lepszy od naszej maszyny. No, tak by to mniej więcej tu wyglądało. Tutaj jeszcze mam jakieś wydajność właśnie w aplikacjach. Długo to ładuje, długo tak generuje się to. Ok, tutaj tym razem nasz jest na samym dole pokazany. Czyli tu im krótsze to wszystko jest, tym lepsze, tak? To nasz pokonał tylko tego właśnie SX-a 386. Pozostałe konstrukcje są już dużo lepsze. A jakbyśmy tutaj coś mocniejszego da się... A, są i Pentiumy, proszę bardzo. A taki DX4 znajdzie się gdzieś tutaj? DX266. No ale mamy coś z Pentiumem 90, zobaczmy. No tutaj Pentium trójeczka. Oczywiście najlepsze wyniki.
No nie ma co porównywać z tak mocnym procesorem. Kolejna zakładka, co tutaj będzie? Aha, tutaj mamy oddzielnie możliwość sprawdzenia dla pamięci RAM. Tutaj mamy wynik w megabajtach na sekundę. Tu im więcej, to tym lepiej. To nasz tutaj wykręcił. Jest tutaj wynik dokładnie? W liczbach. Coś między 5 a 10, jakieś 6 czy 7 może. Nie widzę tu wyniku dokładnego, ale tak mniej więcej by to sugerował ten długość tego wykresu. No, także tutaj może jakoś specjalnie tragedii nie ma w tej pamięci, w przepustowości. Teraz tu wideo prawdopodobnie. Czyli znowu im dłuższe, tym lepszy wynik. No tutaj megapiksele na sekundę, ale tu prawdopodobnie też dużą rolę odgrywa procesor, więc tutaj raczej 386 nie poszaleje na tle takich 486 czy chociażby Pentiuma. Już nawet 386DX zdecydowanie odskoczył. Dobra, sprawdźmy dysk. Jak wypadł? Tak samo. O, to nasz słabo wypadł w tym dysku. Karta. No, ale to jest słaby, starego typu kontroler, więc też nie ma co się dziwić. Oczywiście udało nam się pokonać tylko tego ALR386SX. Reszta poza zasięgiem. FPU, no to nie mamy FPU, więc tutaj to z góry wiadomy wynik. Tutaj nic nie zdziałamy. Wszystkie procesorki SX tutaj, z tego co widzimy, bez koprocesorów prawdopodobnie, no to mamy delikatnie tylko coś tam wystaje ten. No a taka trójeczka, taki Pentium 90 po prostu wystrzelił do przodu. I to mocno. No i CPU na sam koniec. Widzimy, że zbliżamy się do zestawu numer 4, czyli do 386DX33, ale nie udało nam się go oczywiście pokonać, no bo tamten to jest DX, a my nie mamy DX-a, tylko SX-a. Ale spokojnie pokonaliśmy 386SX ALR. Nisko taktowany zapewne. No więc tak by to wyglądało w tym programiku. O, możemy chyba już to zamknąć. Tu jeszcze jakieś detale mamy na końcu. Aha, tutaj są te wyniki. Jak on tutaj pewnie widział i konkretne wyniki, jakie uzyskał. Możemy sobie podejrzeć. Chociaż tutaj z tego co widzę, to też rozpoznaje nasz sprzęt jako DX. Nie wiem dlaczego. Niektóre programy widzą nasz zestaw jako nie SX, tylko jako DX. Dobra, to już mniej istotne rzeczy. Możemy to zamknąć. Nie, ja to mam. Podgłośniłem dosyć mocno. Dobra, to przyciszę. Ok, i możemy przejść do tych gier Windowsowych standardowo. Czyli tak, tutaj tylko włączę. No, standardowo, oczywiście, razem z Windowsem dostarczany jest pasjans. Więc można sobie tutaj o te karty poprzekładać. No to tak, to gra, którą na pewno każdy zna. To samo Saper. To samo z Windowsem razem dostarczane. Każdy na pewno przynajmniej raz w życiu taką gierkę sobie odpalił. Dograłem teraz gry typu Taipei, czyli taki coś w rodzaju Mahjonga. Możemy sobie te różne takie klocki parować ze sobą. Tak, mamy tutaj w opcjach różne typy. Na przykład, nie wiem, jakiś zamek, tak? Ułożą nam się prawdopodobnie klocki w formie takiego właśnie niby zamku. No i teraz mamy te pary szukać i one będą nam ubywać, jak je zaznaczymy, dwie takie same. Oczywiście muszą one być jakoś tam uwolnione, chyba przynajmniej z dwóch stron. Jakoś tak to jest, nie wiem dokładnie, ale tak to mniej więcej chyba było, że jak jest gdzieś tam wciśnięte pomiędzy jeszcze tymi długimi, to długimi ściankami ten klocek, to chyba nie da się go wtedy zaznaczyć. Zaraz jeszcze
powiedzmy tutaj to idzie na razie jakoś, ale na przykład o takiej dwójeczki, ona jest tam wciśnięta niżej, przyciśnięta z obu stron i już się nie da tego w ogóle zaznaczyć, tak? Także tu trzeba na takie rzeczy uważać. No, prosta gra logiczna, czyli w większości na takiej maszynie pod Windowsem zadziałają nam tylko właśnie takie gierki logiczne. Zadziałają z rozsądną prędkością, bo być może jakaś inna gra też zechciałaby się włączyć, ale to już byłoby pewnie raczej przykre doświadczenie i to byłoby niegrywalne. Dobra, zamykamy ten tytuł rewersji, czyli trzeba zdobyć jak największą część planszy. Chyba najbardziej najlepsze te pola to są w rogach, bo ich nie da się już zabrać. Natomiast wszystkie stawiając ruch gdzieś, ja mam akurat czerwone z tego co tu chyba widzę, jeżeli pomiędzy te kule, na przykład pomiędzy moje czerwone teraz bym wstawił tutaj, to ta niebieska z automatu jest przejęta na czerwono, ale od razu komputer odpowiada i też mi zabiera. No i tak to się robi, takie wymiany, aż ktoś zdobędzie. Na sam koniec, jak już cała plansza jest zapykana, to po prostu liczy się, kto zdobył więcej pól na planszy, swoim kolorem zapełnił, tak? No i to mniej więcej tak by dążymy do tego. Także mówię, z tego co tak zauważyłem, to pól w rogach nie da się już zabrać przeciwnikowi, raz zaznaczone zostają, więc to są najpewniejsze pola. Teraz gierka, która już mi się spodobała, akurat tu już czwarta plansza, bo już sobie chwilę tam nawet włączyłem ją, czyli możemy sobie tutaj do jedyneczki przejść, czyli coś w rodzaju Sokobana. Ja takie gierki akurat lubię. Nie pamiętam, czy tu jest dźwięk, czy go nie ma, ale po prostu mamy za zadanie poprzestawiać te boksy, te skrzynki w określone miejsca na planszy. I do tego to mniej więcej się sprowadza. Przesuwamy tak, żeby się nie zblokować i musimy wszystkie przesunąć w odpowiednie miejsca. Lubię takie gierki. To ten bip jest włączony, to można chyba w opcjach wyłączyć. Mówię tu tam za każdym razem takie bipnięcie systemowe. Cyk. Dobra, dwa się udało. Myślę, że dalej nie będziemy w to grać, ale gierka fajna. Może jakaś muzyczka by się tu przydała, ale prosta gra. Nic tu za bardzo więcej nie da się ustawić. Można tego bipa, tak jak mówiłem, wyłączyć, żeby nie było tego dźwięku systemowego takiego. Tak by to wyglądało. Tu jeszcze mam jakąś gierkę Simon. To nawet nie pamiętam, co to było. A, musimy powtarzać, tak? Tutaj gierka nam odgrywa pewną sekwencję. Musimy ją powtórzyć. No aż do momentu, aż chyba skusimy. Dobra, nie będę w to grał, ale no takie bardzo proste, widać to przez kogoś pewnie stworzona gierka. Ktoś się pewnie bawił w programowanie, poprzeciągał kilka komponentów na takie proste okienko. No, coś tam zaprogramował, no ale najważniejsze, że gra działa. Można się tutaj na chwilę oderwać i coś tam poklikać. Gra jest bardzo łatwa, wystarczy tylko zapamiętywać. Tutaj poza cywilizacją mamy jeszcze... A, to są Destroyer, czyli po prostu gra w statki. Rozkładamy sobie jakieś tam, ustawiamy sobie skill. No i mamy za zadanie rozłożyć te nasze kilka typów statków po całej planszy. Możemy tam je ustawiać pionowo, poziomo, jak tam chcemy. No przykładowo taki pierwszy, tak? O, cyk i siedzi. Drugi. Proszę bardzo, cyk i siedzi. Cyk, siedzi. No i tak mniej więcej
musimy to rozważyć i później. No, polega na tym po prostu, tak jak to się kiedyś grało na kartkach, sobie rozrysowaliśmy zawsze gdzieś tam, czy na przerwach, czy czasem w domu. Rysowało się samodzielnie na kartce w kratkę taką planszę, każdy sobie rozmieszczał gdzieś te swoje statki, no i tam mówiło się współrzędno i albo się trafiło, albo się nie trafiło, trafiony, zatopiony, albo niezatopiony i dalej się strzelało. No, typowa gierka. Nie będziemy teraz w to tutaj grać, zamykamy. Cywilizacja, tak jak wspominałem, ona długo się dosyć włącza, trzeba czekać, ale działa. Dźwięk jest, obraz, da się grać w to w miarę przyzwoicie. Dobra, i teraz tak, poprzez menedżer plików zajrzymy sobie do folderu, który ja tam przygotowałem z tymi grami. Spisałem gry, które pojawiły się w komentarzach, bo sami je podawaliście, które chcielibyście przetestować, sprawdzić, jak na tej konfiguracji zadziałają. Ja tam od siebie dorzuciłem tego Dooma, a tak to mniej więcej starałem się chyba wszystkie znaleźć z tych, co tam się pojawiły. Nie wiem, czy to akurat w tych wersjach, co wy to pamiętacie, co wy to znaliście. Mam nadzieję, że to o te tytuły właśnie chodziło. No i teraz, korzystając z faktu, że jesteśmy pod tym Windowsem, spróbujmy uruchomić grę Polanie. Setup tam był już, ja już go skonfigurowałem wcześniej pod właśnie kartę dźwiękową. Wszystko tam jest odpowiednio ustawione, 225.1. Zatem muzyka i dźwięki powinny działać. No to możemy spod Windowsa uruchomić plik polanie.exe. Tak jak tam wcześniej mówiłem, ta gra akurat wymaga pamięci tej właśnie EMS, zatem pod czystym DOS-em musielibyśmy tą pamięć gdzieś tam dodatkowo wymusić sterownikiem, na przykład MMM386, który dostarczany jest wraz z systemem DOS. No tutaj mamy wejściówkę, taki krótki filmik. Ktoś, kto grał kiedykolwiek w Polan, to mniej więcej kojarzy te dźwięki, te grafiki. Ja mam tutaj akurat ta wersja i tutaj mam kilka save'ów, ale tyle tylko, że ja w to grałem na mocniejszej maszynie, to chyba na jakimś 486, czy nawet na jakimś Pentiumie sobie kiedyś uruchamiałem tą gierkę i mam tam zasejwowane dwa czy trzy jakieś te misje. Da się to przejść. Także żeby tu się nie przedzierać przez te hasła, no bo tu trzeba, żeby od nowa włączyć jakąś misję, to trzeba, zdaje się, podać tam specjalne hasło. Tam jest zapytanie o któryś tam wyraz z jakiejś strony, tak? I wtedy trzeba ten wyraz po prostu wpisać, żeby dało się uruchomić. Widzimy alokację pamięci EMS, zatem tutaj Windows nam faktycznie udostępnił taką pamięć. Inicjalizacja dźwięku. No, dźwięk mamy skonfigurowany, zatem to też, jak słyszeliśmy, działa. No i czekamy, aż coś się pojawi i spróbujemy wczytać jeden z takich save'ów, które ja tam gdzieś kiedyś sobie zapisałem akurat w tym folderze. MDF. Przypominam, nasza rodzima polska produkcja, bardzo fajna gra. Dobra, nie bierzemy nowej, tylko wczytaj grę. Test 1, test 2, nawet coś tu sobie zapisywałem. Okej, spróbujmy ten test 1 wczytać. No jest, ale już po samym kursorze widać, że... Gotowy. No nie ma tutaj pełnej prędkości. Tak to mniej więcej by się poruszało tych wojów, jak przestawiamy gdzieś tam w inne miejsce na planszy, no to tak troszeczkę niemrawo sobie maszerują. Mamy tutaj opcję
No, żeby tam w ogóle trafić tym kursorem, to też trzeba troszeczkę pocelować. Mamy włączony dźwięk, mamy mowę włączoną, muzykę włączoną, szybkość przewijania mamy tutaj maksymalną ustawioną, szybkość gry tu nawet jak zwiększę, no to chyba nic to nie da. Słucham. Sprawdźmy. Gotowy. Czy w jakiś sposób, jak... Zaraz, bo nie wiem, czy tym dobrymi... Słucham. No właśnie, nie ten przycisk myszy chyba naciskam, żeby oni szli. O, teraz dopiero. Ale tak jak mówiłem, tutaj z wąskim gardłem jest sam procesor, więc mimo, że będziemy próbować w opcjach zwiększać tą prędkość samej gry, no to nie ma żadnego to odzwierciedlenia w trakcie rozgrywki, tak? To działa tak samo jak i na tej mniejszej prędkości. Po prostu procesor nie daje rady szybciej tego przetwarzać. No, także tak by to wyglądało. Gierka jest bardzo fajna. Kiedyś ją nawet chyba udało mi się przejść do końca, ale to było dawno, dawno temu. Lubiłem w to grać. Fajnie można sobie tą wioskę rozbudowywać, ścinać drewno, hodować krowy. Krowy dają mleko. Możemy tam sobie dalej dokupić kolejnych łuczników, drwali, no i próbować atakować inne plemiona, niszczyć. Tam co różna misja, to coś innego trzeba zrobić. Czasem trzeba coś wybudować w odpowiedniej ilości, czasem zniszczyć tylko, gdzieś tam dojść. No, różne ciekawe rzeczy, także polecam gierkę ogólnie, ale na pewno nie polecam posiadaczom sprzętu w pokroju 386, no bo to jednak gra w coś takiego nie sprawia żadnej frajdy i tutaj by... No tutaj więcej po prostu byłoby nerwów tylko przez to, że to tak wolno działa, niż faktycznie satysfakcji z grania w taki tytuł. Zatem możemy zamknąć. To w samym menu akurat tu wszystko dobrze działa, kursor szybko, ale już w trakcie rozgrywki no to niestety prędkość jest za niska. Czyli klikamy koniec, wychodzimy, wracamy do Windowsa. No i w sumie jeszcze możemy sobie jeden tytuł odpalić. Tutaj on, ten tytuł już akurat nie wymaga pamięci typu EMS, ale to te gierki też w większości będą działać uruchamiane bezpośrednio spod Windowsa. Nie potrzeba przechodzić do DOSa. W drugim odcinku dla pozostałych gier już tylko skupimy się właśnie na spod DOSa, będziemy je uruchamiać. Natomiast dzisiaj ostatni tytuł na sam koniec, chwilę zagramy w SimCity. I teraz tak, mamy tutaj możliwość ustawienia sobie pewnych parametrów, szczególnie mi tu chodzi o wideo. Hard disk, ok, tutaj potwierdzamy, tak, w takim folderze mamy wideo i mamy tutaj do wyboru, no nic, tylko brakuje mi tu jednego trybu, żeby to był tryb tej najwyższej rozdzielczości, albo prawie najwyższej. Tutaj widzę, że najwyższa to jest teoretycznie gdzieś tam, to nawet jest 720, ale tutaj widzę taką 640x480, tyle tylko, że to jest monochrom, bez kolorów to nie. Faktycznie rozdzielczość wysoka, ale kolorów brakuje. Kolejne, chyba to jest domyślna, EGA VGA High Res. Tyle tylko, że przy 16 kolorach, ale mamy 640x350. No i ciekawy tryb jest także w niskiej rozdzielczości, tyle tylko, że aż przy 256 kolorach. I teraz ja odpalałem grę przy obu tych trybach. Przy 256 kolorach fajnie to wygląda, ale zdecydowanie brakuje tej rozdzielczości, ponieważ no, gorzej widać te wszystkie elementy, te co się dostawia na planszy. Tutaj więcej jednak daje wyższa rozdzielczość, akurat w tej grze, takie jest moje wrażenie, wyższa rozdzielczość niż więcej kolorów. Także myślę, że te 16 kolorów spokojnie wystarczy, bo gra raczej no,
nie jest w stanie zaoferować aż tak dobrej jakości przy wykorzystaniu 256 kolorów. Po prostu tego nie widać. Tego trybu nie widać, że to jest aż tyle kolorów. Natomiast zdecydowanie widać poprawę w przypadku wyższej rozdzielczości. To wszystko jest troszeczkę mniejsze, jest takie ostrzejsze, więcej szczegółów tam widać. No także zdecydowanie wybieram tryb 16 kolor przy rozdzielczości 640x350. Tutaj kontrol, no to można tu ustawić sobie joystick, ale ja go nie ustawiam, mimo że jest podłączony, ponieważ wtedy działa mi myszka. Gdy nie wybiorę joysticka, to mogę grać myszką i chyba myszką będę chciał grać. Natomiast tutaj też żałuję w przypadku dźwięku. Mamy tylko albo bez dźwięku, albo wbudowany głośniczek, albo jakieś Tandy Sound, albo Covoxy. Także zostaje nam niestety tylko ten wbudowany głośniczek. Nie ma w ogóle wsparcia dla Sound Blastera. No trudno, wybieramy IBM Internal Sound. Zapisujemy, wychodzimy i możemy uruchomić SimCity. Przyznam szczerze, że ja dawniej tą grę chyba miałem, albo przynajmniej jakąś jej wersję, ale za nic mi nie podchodziła, jakoś nie mogłem się zmusić, żeby w to grać. No jakaś taka nudna mi się wydawała, może dlatego, że w ogóle nawet nie próbowałem podejść do niej, po prostu widziałem jak to inni uruchamiali i jakoś to mi, tak patrząc z boku, nie podobało się. Sam nie wiem dlaczego. Natomiast teraz tak sobie uruchomiłem, to zaczyna to wyglądać całkiem ciekawie. Możemy sobie zbudować właśnie pewne takie, zacząć od podstaw właśnie i chyba tak zaczniemy, nie będziemy żadnego scenariusza tutaj ładować. Spróbujemy sobie takie proste jakieś na poziomie easy małe miasteczko wybudować, zobaczyć jak to będzie szło. Dobra, tutaj musimy nazwać Enter Population of City. Nie wiem co tu retro wpiszemy. Dobra, standardowo będę podawał retro jak coś trzeba. Dobra, i to chyba można tym znaczkiem zamknąć. Teraz możemy się gdzieś tutaj przesuwać, może gdzieś bardziej w okolicach jakiejś wody nawet. O, tutaj w sumie dobre miejsce będzie. No i co? I budujemy tutaj domyślnie jakieś domki, tak? Residential. $100. Mamy na start, z tego co widzę, $20 000. No i tu trzeba coś budować. No to zaczniemy, tak? No to może postawmy kilka sztuk takich. O, niech 3 będą na początek. No i teraz one chyba nam się nie aktywują z tego co tu widzę. Okej. Można przy nich stawiać jakąś tam drogę, więc wybudujmy. Ale z tego co już tam sobie wypatrzyłem, to potrzeba, zdaje się, dostarczyć im elektryczności. Tutaj widzę, że już jakaś podpowiedź, jeszcze commercial. Jakąś strefę musimy tam... Dobra, ale najpierw bym wybudował elektrownię. Gdzież to tutaj może być? Park to nie. Mam jakąś fabrykę. Policja, stadion. O, tu chyba tak? Dobra. Postawmy sobie tutaj gdzieś może przy tej wodzie. I teraz mamy tutaj, zdaje się... O, musimy te domki chyba połączyć. Po prostu dociągnąć do nich elektryczność. Jak widzimy, pierwszy dostał. No to już przestało mrugać, więc dociągnijmy od pierwszego do drugiego, od drugiego do trzeciego. I coś tu zaczyna nam się dziać, ok. Teraz commercial zones, czyli teraz to dodamy, tak jak on tam chce. Które to było? To nie. To, ok. To sobie taką przerwę tutaj damy. W te przerwy tak samo 3 sztuki wstawię. I w te przerwy tutaj spróbujemy to wszystko połączyć asfaltem, drogą, żeby tu można było sobie
dojechać, bo to w którymś momencie, z tego co widziałem, to chyba i tam pamiętam, to pojawiały się nawet samochodziki i one po prostu sobie tutaj krążyły, tak? Czyli miasto nagle zaczynało żyć. Jakiś tam ruch się pojawiał, coś się zaczynało dziać i chyba do tego dążymy. O, tu już widzimy, jakiś ruch zaczyna się pojawiać. Miasto zaczyna nam tętnić życiem. Jest gdzie, jest gdzie mieszkać, gdzie tam jakieś zakupy sobie pewnie zrobić. Tyle tylko, że te nasze jeszcze nie wszystkie budynki są połączone właśnie prądowo, więc dajmy im podłączenie. Jakiś tax rate, podatki nawet, może trzeba będzie kiedyś tam coś ustawić, nie wiem. Połączmy teraz, że tutaj od jednego do drugiego taką pętlę dajmy. Nawet tutaj jeszcze drugą linię dorzućmy do naszej tej elektrowni. O, żeby to wszystko było stabilne, żeby miało zasilanie. Okej, także takie miasteczko się pomału rozrasta. Tutaj widzę nawet policję dostawmy, żeby porządek był w mieście. Jest policja, to pewnie i straż pożarna by się zaraz przydała. To też tutaj możemy sobie dostawić. No standardowo dołącz, dajmy im prąd, bo bez prądu to chyba nie będą dobrze funkcjonować. Okej, od razu już jest lepiej. Co byśmy tu mogli jeszcze wybudować takiego? Stadion to będzie stadion, to może na razie nie. Jesteśmy przy wodzie jakiejś. Seaport, airport, może lotnisko postawmy tutaj, może troszkę dalej, gdzieś tutaj, żeby tak nie było tak bardziej na uboczu, ale żeby było połączenie oczywiście ulicą. Ale wciąż mruga nam tutaj, że nie ma prądu, więc tak samo dociągniemy ten prąd. Teraz czy da się tutaj tak dalej pociągnąć? Da się, ok. Dobra, dobra, wiemy, że tu kasy nam ubywa szybko chyba, bo tu za bardzo... O, to trzeba jakoś tak... Oj, skopałem trochę, dobra. Ale uda się i tak... coś się dzieje. Coś się chyba tam zaczyna dziać. A, bo tu było coś takiego, że coś tam chyba mogło zniszczyć jeszcze to miasto. O, od razu samolot wystartował pierwszy. Fajnie, tylko nie widzę, żeby tutaj jakieś samochodziki nam podjeżdżały. W kasie coraz mniej pieniędzy. Tych samochodów mało tu krąży. Industrial zones potrzebują więcej chyba tego. To było industry, to tak, czyli z literką I, gdzie by tu jeszcze dostawić, tutaj może jedno. A oczywiście teraz trzeba troszeczkę oszczędniej, połączmy, dobra, połączone. Na razie tam nie widzę żadnych komunikatów, ale żeby dało się jeszcze tam dojechać, to standardowo pociągniemy asfalt w koło. Chyba za bardzo szastam tą kasą i pewnie lada moment mi zabraknie jej. Czekamy, aż tutaj zaczną dojeżdżać nam mieszkańcy i korzystać z tych udogodnień, z tych budynków. No jakoś tak słabo, słabo. Nie widzę tych samochodzików, żeby tutaj krążyły. Spróbujmy jeszcze tutaj podjechać pod tą elektrownię. Gdzieś tak, to może podłączmy. Może coś tam jeszcze dostawię, jak będzie więcej kasy, nie wiem. Chociaż wątpię. Tu możemy jeszcze dociągnąć. A da się po tym zielonym? Da się, on po prostu zniszczy to zielone, tak? Okej. Okay. No i co, nic się dalej nie dzieje. Mamy 3601 w kasie. Słabo, słabo nam się to jakoś rozwija. Może dajmy im coś ekstra, tylko nie wiem, czy w tym momencie mnie stać na takie coś ekstra.
na przykład taki stadion. Starczy jeszcze, już mało zostało. Dajmy mu prąd. Na szczęście już jest przy ulicy. Zatem wystarczy chyba, jak tylko ten prąd dorzucę, nawet z dwóch budynków taką pętlę zrobiłem prądową. Pętla masy nam się tutaj zaraz zapętli coś. No tam widzę, jakiś drobny ruch się pojawia, ale też szybko znika, więc nie wiem, co tu trzeba, do czego tak naprawdę się tutaj dąży, żeby ten ruch się powiększał, jak to zrobić. Coś trzeba im ekstra budować, coś zwiększać. Na razie nie mam żadnych komunikatów takich typowych, że coś muszę wybudować. Na górze widzę, jakieś opcje mamy. Coś tu możemy jeszcze zmieniać. Mówię, nie znam za bardzo tej gry, bo mimo że ją kiedyś miałem, to w ogóle mnie nie ciągnęło do tego. Pewnie odpaliłem z raz, może dwa i zamknąłem po prostu. Bo wydawało mi się, że to jest strata czasu, granie w coś takiego, ale tak jak teraz widzę, to całkiem jest ta gra. Wygląda całkiem dobrze w tym trybie. Gdyby jeszcze tutaj mi się ten ruch chciał pojawić, te samochodziki, to byłoby taka zachęta, żeby grać dalej. No nie wiem. Mam co? Dobra, w sumie możemy dalej budować. Co, jakiś plac zabaw, tak? Co to jest? Park, okej. Tu? Taki duży park w tym miejscu byśmy dali. Skoro tu jest coś zielonego, to dajmy tutaj, tylko tak w sumie w takim miejscu dziwnym. Tam to widzę, że chyba się zaczęło rozrastać. Ogólnie te obrazki tych budynków, tych fabryk, jakoś tam się niektóre potrafią zmieniać. O, tutaj jakiś ruch przybył, może jakiś mecz był koło stadionu. Dajmy tu jeszcze przy tym parku ulicę, tylko do nas chyba jest drogi. Zaraz się skończy kasa i nie wiem, co wtedy, jak zabraknie całkiem kasy. No tam jakiś drobny ruch, drobny tak na przemian, raz tu, raz tam, trochę samochodów się pojawi. Może musi populacja osób wzrosnąć, nie wiem, jak tam widzę, mamy January 1906, czyli też tu teoretycznie jakieś daty. O, mecz jest na stadionie, patrzcie, tej drużyny biegają. Chyba to widać. Faktycznie ten stadion działa i tutaj samochody są na parkingu obok stadionu. O, już nie ma meczu. I samochody ubyły, pojechały gdzieś osoby do domów. No faktycznie taki symulator funkcjonowania małego miasta. Dobra, także ta gierka uważam, że mimo że kiedyś za bardzo mi nie przypadła do gustu, no to teraz uważam, że jednak jest całkiem dobrym tytułem i chyba warto w to sobie pograć, tylko trzeba oczywiście odkryć te wszystkie dodatkowe rzeczy, których tu na pewno da się więcej zrobić. Ja oczywiście nie znam tego. Mam jeszcze jakieś katastrofy, możemy chyba tornado puścić, nie wiem, monster jakiś, albo możemy chyba wyłączyć te kataklizmy. To jakiś air crash, samolot by się rozbił gdzieś. W ogóle to gdzie ten samolot poleciał? On tam gdzieś tu chyba krążył. Ale gdzie? Może by trzeba było gdzieś tam niedaleko drugie miasto wybudować i drugie lotnisko i wtedy byłoby połączenie, bo tak to ten samolot to w sumie nie ma chyba dokąd latać. Mimo że jest lotnisko, no to gdzie on poleci? Gdyby była druga taka mieścinka podobnej wielkości, także z lotniskiem, no to by te samoloty mogły się gdzieś tam wymieniać, przelatywać i może ludzie by się przemieszczali i po prostu te miasta by bardziej tętniły życiem. No chociaż widzę, że teraz tych samochodzików coraz więcej się zaczyna pojawiać. Tutaj widzę, podatki możemy chyba sobie zwiększyć, dajmy im 10%, bo kasy mało, zero dolców mamy. Nie wiem, czy tutaj coś zacznie przybywać, czy nie będzie przybywać.
No dobra, myślę, że na to pierwsze spotkanie z tym naszym 386 myślę, że dziś wystarczy. Pozostałe tytuły posprawdzamy sobie w odcinku numer 2 i myślę, że to będzie już taki finałowy odcinek. Postaram się już tam wtedy te wszystkie tytuły sprawdzić. Myślę, że damy radę. Chociażby to miało potrwać też z godziny ten odcinek, to też wysiedzimy. Jakoś tam specjalnie może nie będę się wtedy skupiał, żeby zbyt długo nad jakimś tytułem posiedzieć. Po prostu odpalimy, zobaczymy, czy gra chodzi, jak chodzi i jak co fajniejsza, to chwilę zagramy. Dobra, zatem dzięki dzisiaj za oglądanie i widzimy się w odcinku numer 2, gdzie głównym bohaterem oczywiście będzie ten oto poskładany komputerek klasy 386 SX 33 MHz. Ok, zatem czołem i do następnego.